Marta Węgrzyn, zapraszam na wiadomości Beskid News. A w dzisiejszym wydaniu... Fatum nad S69. Rycerze w obiektywie. Stadion Miejski. Poznaj Bielsko z PTTK. Konkurs na imię dla maskotki. Bielskie teatry nominowane do Złotych Masek. Zapraszamy! Od dłuższego czasu zastanawiamy się, czy i kiedy będzie nam dane dotrzeć do Żywca obwodnicą. Póki co postępów w pracach brak. Do luksusów przyzwyczajamy się bardzo szybko. Podobnie stało się, kiedy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiony został odcinek obwodnicy Bielska-Biała łączący drogę prowadzącą z Katowic oraz z Cieszyna w kierunku Żywca i Szczyrku. Coś się jednak, mówiąc kolokwialnie, zatkało. Jest jednak nadzieja na realizację marzeń wielu kierowców, bowiem w wyniku przetargu wyłoniony został kontynuator tejże inwestycji. Czy firma ta nie podzieli losu poprzednich wykonawców? Nasze obawy budzi cena, z jaką wykonawca zobowiązany jest dokończyć inwestycję, bowiem cena ta jest o ponad 120 milionów złotych niższa od kwoty, jaką inwestor realnie przewidział na zakończenie prac, czyli kwoty ponad 384,5 miliona złotych. Zamawiający przewidział ukończenie robót wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na użytkowanie jezdni w okresie około 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Na wyjątkową wystawę zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie Szkoła na Grodzisku zapraszamy do holu kina Helios. Na wystawie Rycerze w obiektywie 2 prezentowane są prace wykonane przez fotografów amatorów, uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego podczas imprezy profilaktycznej Rycerze nie biorą, która odbyła się w maju ubiegłego roku w Starym Bielsku. Akcję już po raz czwarty zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Impreza Rycerze nie biorą ukierunkowana była na przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym poprzez zaprezentowanie alternatywnych form spędzania czasu, przybliżenie kultury średniowiecza. Lekcje żywej historii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawę prac można oglądać do 26 marca. Ku zadowoleniu jednych i ku rozpaczy innych, stadion przy ulicy Rychlińskiego w szybkim tempie nabiera ostatecznego kształtu. Prace na stadionie miejskim posuwają się w zaskakująco szybkim tempie. Na wschodniej trybunie trwa montaż konstrukcji dachu oraz roboty przy wejściach na górną część obiektu od tej strony. Rozpoczęto także prace wykończeniowe na trybunie południowej, gdzie m.in. montowane są konstrukcje skyboxów. Z kolei na trybunie zachodniej wykonano już całość prac wyburzeniowych i ziemnych. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że na tak pięknym stadionie już wkrótce będziemy oglądać mecze na wyższym poziomie. Oddział PTTK Podbeskidzie, Miasto Bielsko-Biała oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne zapraszają do udziału w drugiej edycji Złazu Turystycznego pod hasłem Bielsko-Biała bliżej nas, który odbędzie się 5 kwietnia. Organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom historię miasta, pokazać najciekawsze zabytki i umożliwić zwiedzenie magicznych miejsc. Przygotowano aż 4 różnorodne trasy. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegółowe informacje dostępne pod numerami telefonów 33 812 24 00 lub 33 497 15 66. Fundacja na rzecz psów pracujących Polish Working Dog Foundation zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji społecznej. Celem akcji jest wyłonienie w drodze konkursu imienia dla maskotki psa ratownika GOPR. Zadaniem maskotki będzie udział w prowadzonych przez fundację działaniach edukacyjnych skierowanych do najmłodszych. Szczegóły na fanpage'u fundacji na portalu Facebook. Corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje Złote Maski za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej. Nagrody przyznawane są w 9 kategoriach. Zwycięzców poznamy już 24 marca. Szczególnie mocno trzymamy kciuki za bielskich aktorów Jadwigę Grygierczyk i Tomasza Lorka. Spore szanse na otrzymanie nagrody ma spektakl Sen nocy letniej, wystawiony w Teatrze Lalek Bania Luka. Spektakl został nominowany aż w 3 kategoriach – scenografia, reżyseria oraz spektakl dla młodych widzów. Gratulujemy nominacji! Na dziś to już wszystko. Życzę spokojnego popołudnia i zapraszam na piątkowe wiadomości. Do zobaczenia!